Ogólnie nasza mi ochota na zjedzenie sobie jakiegoś rydza z ziemniaczkami i do tego suróweczka. No i zobaczcie, jak jest ciężko teraz cokolwiek znaleźć. Wszystkie kolory świata na ziemi, oczy dostają oczopląsu. Wystarczy dobrze się przyjrzeć, trzeba stanąć w miejscu i szukać między innymi górek, wzniesień i różnych takich podobnych. Patrzcie się, dopiero trzeba się przyjrzeć, schylić, żeby znaleźć coś pięknego. I zawsze, jak jest jeden, to i musi być drugi. Jestem tego zdania, że musi być rodzinka w kupie, albo przynajmniej ktoś znajomy. I teraz, jak jesteśmy w takim miejscu, gdzie są dwie sztuki, to daję sobie rękę uciąć, że tu znajdziemy zaraz kolejne dwie, albo przynajmniej jednego. No patrzcie się, kurde, obok, z innego punktu widzenia i obok, czyli nie myliłem się, trafiłem na jakąś fajną miejscóweczkę. I patrzę dalej. Czy gdzieś jakieś wzniesienie, jakaś górka jest. W takim miejscu trzeba powoli rozglądać, szukać. W tych liściach naprawdę jest ciężko. Wszystkie kolory świata, grzyby są też z tego samego koloru. No i na razie nic nie widać. To jest jak na polowaniu. Cichutko, cichutko, żeby nie uciekły. Tu już nic nie widzę. Ale ten teren trzeba dobrze schodzić. Jeszcze z kilka sztuk. I jak słychać, niedaleko drogi nawet. No i moje oko już dopatrzyło się, patrzcie. Wszystko w tym samym rejonie, ale się schował. Piękny. Patrzcie, jaki rydzyk piękny. I tak wygląda od spodu. I fruł go do reklamowy. I zobaczcie, ile tego już jest. Wszystko zdrowe do zjedzenia. No i zobaczymy, czy jeszcze coś tu znajdę. Szukam dalej. No i tak się zbiera grzybki. Na kolanach się wchodzi w takie krzaki, żeby wytargać coś takiego. Ja ci nawet ręki nie mogę. Rydzek ładny. Tu jeszcze kawałek jest. Ale jest zdrowy. No i szukamy dalej. Teraz stąd wyjść.
pokazuje teren wokół mnie. Wystarczy stanąć w jednym miejscu i skanować cały teren. Szukać wzniesień, malutkich góreczek. I jak widzicie, że nic nie widzicie. A tam, dosłownie 3 z groszami metrów ode mnie, wystaje to, co ja szukam. Czyli idziemy i zobaczymy, czy w którym punkcie dopiero zobaczycie na telefonie. Ale mi się trafiła sztuka znowu. Cała rodzinka dzisiaj będzie jadła pyszności. No i szukamy brata. Batka już nadciąga z posiłkami. No i jak tam, masz coś? Ariko? No to niedobrze. No ja też nic nie mam. A pieniądze! No chodź zobacz, czy to na sos starczy, czy... Tam pani stała i pytała się, czy mnie chce kupić. No to się tak, sobie dosię. Nie tu znalazłeś. No i gdzie to znalazłeś? Przepraszam cię bardzo. Gdzie? Gdzie to znalazłem? Gdzie mogłem znaleźć to? Powiem ci tak. Musisz stanąć w miejscu i skanować teren. Bo ja normalnie przeszedłem pół metra koło tego. Ale ja idę z psem, mam go na rękach. Ariko, co? Ariko, chodź, co chodzi. A nie znalazł nic? Tutaj, ten rejon jest fajny tutaj. No, a tam ja nic nie widzę, ja nie wiem, ja zaraz zobaczymy. Tu jeden był, tu musi być siostra lub brat. Czy mi się zawsze to sprawdza. Jak jest jeden, to musi być... No chyba, że ktoś przechodził wcześniej i akurat sztukę zerwał i nie rozglądał się za drugim. Piękna pogoda, idealna jest do zbierania grzybów i nie tylko spacerów. Ja to wchodziłem w krzaki takie, że raczej ktoś tam by nie wszedł. No ale tu jest wysyp konkretny w tym miejscu. Tutaj gdzieś w tych gałęziach. No i Beatka nic nie upolowała. No, zdarza się. Przeważnie to ona miała szczęście do tych rydzów. Rydzy. A ja... Bardziej kozaczki, jakieś prawdziwki. Teraz tutaj nie ma nic. Tylko same rydze. No więc nie wiem czemu. Tutaj kozaczki powinny być, brzuski. To kozaczki jakieś. Prawdziwki. Pod grzybki. A tu nas ani jednego, nie ma nic. Wyrywane. Może ludzie nie zbierają rydzy i akurat zostały, chociaż one się ładnie się chowają. Jak widzieliśmy. Jeszcze z 2 sztuki znajdź. Będzie pan zadowolony, jak to mówią. Jak widać, niedaleko zabudowań, o. Grzybki są, ale w liściach naprawdę ciężko coś upatrzeć. Tu coś powinno być, o. Jakiś maślaczek gdzieś w choinkach.
Musimy lika nauczyć, żeby nas szukał. Tak, nie, bo on sobie tylko wskazał. Bo wiesz, nie chce chodzić, albo chodzi tam, gdzie nie trzeba. Jakie są pozytywy zbierania grzybów? Nie wiem, na razie to nie. Pierwsze, co ci do głowy przychodzi? Świeże pozytyw. Powietrze. Świeże powietrze, spacer, zbieranie grzybków, później jedzonko. A negatywy? Negatywy jakie są? Według ciebie? Pierwsze, co ci się narzuca? Robactwo i pajęczyny. Kleszcze. Robactwo, pajęczyny. A poza tym nic więcej chyba. Też mi jest, nic więcej nie przychodzi do głowy. Dla mnie to jest najgorsze, bo jak człowiek wysoki, to wszystkie pajęczyny zbieram. Ja jak przyjdę do domu, to będę jak kokon. Tu jeszcze fajny rejon i tu może coś być. Przejdziemy i przejdziemy na drugą. Nie, tam będzie luźniej po tamtej stronie. Ale to tam puścimy go luźno, żeby sobie biegał. Może przyniesie jakieś grzybka. Strasznie dużo jest muchomorków trujących. Wiadomo, jak ktoś nie zna się na grzybach, to nie zbiera grzybów, których widzi pierwszy raz. To już trzeba troszeczkę tam mieć jakąś wiedzę. Pięknie wygląda. Pewnie by smakował też ładnie. A później wątroba do wymiany. Jak się przeżyje. Rydze właśnie lubią w takich miejscach rosnąć. Takie o, katery, wąwozy. Nie mam worka, bo tu śmieci też by się pozbierało przy okazji. Gdzie niegdzie występują. Najlepiej to jest kilka osób i każdy ma swój rejon. I penetruje swój rejon. Bo samemu to trzeba iść takim zygzakiem, żeby to wszystko schodzić. No i patrzymy oznaki na ziemi, czy ktoś już tędy nie łaził wcześniej, nie? Połamane gałęzie, poprzewracane trujące grzyby. Insze, inszości. Niestety trójoczek, ale fajnie taka góreczka. Już myślałem, że będzie coś. No i patrzcie, ile kraterów. Nie wiem od czego. Czy to jakieś powojenne tutaj są rejony, że tyle dziur po bombach, czy co? Tak to wygląda tutaj. I nic nie widzę, żeby jakiegoś grzybka tutaj upatrzeć. Cokolwiek, nawet małego. Wszystko wycięte w pień. O, ale dziura. Zawsze tutaj, bo już tu byliśmy kiedyś wcześniej, zawsze coś tu się znalazło. Teraz nie ma nic. Idziemy na drugą stronę. Przejdziemy przez ulicę i zobaczymy, czy tam coś pod grzybka jakiegoś. No rydze, ale rzadko. Mi się tam zdarzyło rydza, tylko bardziej pod grzybki. Zobaczymy. Kilka metrów żeśmy przeszli przez ulicę. Tamtej strony tutaj. Inny świat do zbierania grzybów. Tu już jest. Co innego. Tu już można sobie na spokojnie patrzeć i szukać. Pierwsza oznaka właśnie, że ktoś przede mną tu był. Tak wygląda. Była górka, nie było widać co pod spodem, ktoś wyrwał, czyli tu jest teren spalony. Trzeba iść w innym kierunku. Liko spuszczone, zobaczymy czy coś znajdzie. A
Ale ani jednego grzybiarza nie ma. No bo to już jest późno, nie? Gdyby było to rano po prostu. Ale... Nie wiem, tutaj to za dużo osób gazuje po tym lesie. Bo tu jest dużo emerytów. Tutaj. Mają czas wolny. Tu musi coś być ciekawego. Fajny rejon na kozaczki. Chociaż jednego znajdź. Ale piękny las. Normalnie tor przeszkód. Jakie drzewa połamane. Ile tego tu leży na ziemi. Zima palenia. I co najgorsze, że same trujaki. Nic. Co prawdziwego do zerwania. Ani jednego. A jest niemożliwością, żeby nie było ani jednego grzybka. Cokolwiek. Wszystko trujące. Ile tego jest. Widać z daleka wszystkie grzyby. Ale ani jednego godnego. Matka, nie ma nic. Ja się ubrałem kurtkę Polar i ja już jestem zgotowany, ale tylko spacerujemy. Ja ci, ale tu wysyp trójaków. Ogrom. No. Nie wiedziałem, że to tak ciepło jest. Kurde. A komary gryzą? Co? Komary? Nie. No właśnie, negatyw. Zapomnieliśmy jeszcze. Najgorsze są komary. No przed chwilą mi właśnie brzęczał i sobie przypomniałem o komarze po ucha. No o. Przynajmniej mam ostrzeżenie, że tu jest pajęczyna. O mało, żebym tu się... O. Widać. Ale bym się wpierdzielił w pajęczynkę. No i omijamy. Riko cały czas patrzy na mnie. No to go weź trochę. No, gdzie? Szukaj. Ja nic nie widzę, powiedzę. No, szukaj. A to? No, zobacz. Widzisz, stoi się przy grzyba. Ale ja nie wiem, czy to jest. No ja takiego samego znalazłam, a stwierdziłam, że odpuszczam. Bo nie widziałam. To był bardzo tajemny. Spod grzybek chyba, nie? No, pokaż spód. Komary uciekamy. No. Czyli pierwszy. Tak, to nie jest mój, tylko twój. Teraz rydza. Pierwszy. No i co będzie tutaj drugi? W tym rejonie? Mały, czyli ktoś tu musiał wyrwać coś większego i zostawił takiego małego. Taki mały się trafił. O, lędra, ale jest. Jesteśmy trochę już na grzybach i to widzę pierwszych grzybiarzy. Zaraz się zapytamy, czy coś też mają, czy nic. Tak to poza tym nie ma nikogo. Dobry! Są grzyby? A, czyli pusto. I będą szli dosłownie tą drogą, co się myśli. I tam już ktoś był przed nami. I tylko jeden podgrzybek. I nic więcej.
Komary. Komary. Rikuś. A jak oszczędnie znaczy teren. Kropelkę. Chodź, Riko. Ale spadło. Miał na nosie liście, ale fajnie to wyglądało. Bo to jest mrówisko. Chodź, bo ciągle znam. A, jeszcze mrówek to tu jest dopiero. No i kończymy z grzybobranie. Z wynikiem w tym lesie. One. One. Jeden ryb, jeden grzybek, nic więcej. Tam mieli ten. Nic, pusto. Ale niektórzy chodzą na grzyby, żeby tylko pospacerować. No, I przy okazji grzybki. No my cel na rydze. No, mam ochotę zjeść sobie. No, ale tutaj ten las to kiepsko. Tyle trójaków to już dawno nie widziałem. No i tak się wraca. O, pokaż no. To jest kurde. Mówiłem większe wiadro wziąć. No i proszę subskrybować, komentować. Dzięki za oglądanie. A i co? Już kończyliśmy grzybobranie, a tu proszę. O. Muszę to uwiecznić. Ale ładna sztuka. Riku, szukaj grzybów. A tu haps, haps. Nie ma. No musi być tu drugi. A przeszedłem na szybko tamtędy. I mi, widzisz, nie zauważyłem. Ja jakbym nie miała... O. Jezu, jak się rzuciła. Spokojnie, ja cię nie wezmę. Ale musi tu być drugi. Szukaj. I skoczyła jak... Ha, ha, ha. No, widzę, że się cieszysz w końcu. Ale patrz, taki niepozorny. Ja nie rydz. Niepozorny. Kawał rydza, kuźwa. Ale się ładnie wkomponował w tą trawę. Przeszedłem tam wąwozem i minąłem. O, lędra. Byłoby. By zrobaczywiał, by się zmarnował, a tak. No i jeszcze chwilę tu pochodzimy i idziemy dopiero. Bo jak się taki duży trafił, to musi być gdzieś drugi. Jak to wygląda po naszym grzybobraniu. Tyle sztuk. Parować ta woda, później dam jogurtu.